Witam. Siedząc u mojego przyjaciela, który jest wybitnym astrologiem, przeglądaliśmy właśnie historię urodziło się czworo dzieci. Jedno zmarło. Dlaczego? Mieliśmy wszystkie czasy urodzenia, mieliśmy wszystkie punkty urodzenia. Dlaczego to jedno dziecko nie przeżyło? Nam nie chodzi o to biologiczne, że tylko gdzie jest ten moment, że te dzieci te żyją, a te nie. Dlaczego to dziecko umiera? Dlaczego w kosmogramie, gdzie jest to zaznaczone? Gdzie jest ten świat? Hadesu. Dlaczego Merkury nie pokazuje nam, że przybył? I tu zaczyna się historia, która nie jest ona we władaniu nas. Dlatego też my, jako tak trzeba by było powiedzieć, że Europejczycy, nie podejmujemy się dyskutować w tej sprawie. Bo w innych kulturach, chociażby w Indiach, tak. Ale nigdy nie rozmawiałem z żadnym astrologiem właśnie na ten temat. Co on by powiedział wtedy, kiedy by się pokazało, na przykład chociażby pięcioro dzieci i jedno, które nie żyje. Czy tak tutaj było czworo dzieci i jedno nie żyje. I dlaczego na przykład lecący samolot i wszyscy mają tą samą karmę i giną. A mamy przykład osoby, która nie wsiadła do tego samolotu, ale po czasie jednak zginęła. Czyżby karma zbiorowa, to co reprezentuje filozofia Carla Gustava Junga? Czy można uniknąć, czy też nie dosięga? Czasami widać, czasami nie widać w kosmogramach, jeżeli już patrzymy i tak bardzo wnikliwie chcemy zbadać. Ale lepiej nie dotykać tych spraw, bo przecież Ramzes mimo lat jeszcze żyje. Jego kosmogram, mamy tutaj chociażby Kapitał Marksa, wciąż jest modny. I Fok jeszcze śpiewa. Czasami go słychać. Ja jestem z Warszawy, więc nie za bardzo go sobie lubię. Nikt mi to nie mówi, bo wiem więcej niż inni. Nie znoszę, kiedy ktoś wyje. Ale już. I zawsze w kosmogramie jest tak, że troszeczkę jakby władca czy stwórca pokazał nam kawałeczek czegoś. Ale ten kawałeczek nie jest regułą. Dlatego ta astrologia reguł odeszła. Dzisiaj jest astrologia interpretacji ważniejsza. Tamta też była interpretacyjna. Tylko my dzisiaj już nauczyliśmy się poprzez filozofię, psychologię, poprzez inne dziedziny i większy dostęp do wszystkiego. Chociaż trudno powiedzieć, czy miał Leonardo da Vinci nie jeszcze więcej, czy chociażby Nostradamus jeszcze głębiej, bo do tej pory nie możemy rozgryźć jego centurii.
Ale to jest właśnie fantastyczne, że każdy z nas ma do czynienia z tym samym, a jednak inaczej. Za każdym razem. I za każdym razem, mimo to, że dmuchamy w tą samą trąbkę, te dźwięki są różne. To jest chyba największa tajemnica. Że mimo to, że oglądamy ten sam obraz, ale my mamy zupełnie inne doświadczenia, każdy z nas, mimo że patrzy na to samo, inne doznania. I za każdym razem inne odczucia i uczucia. Dlaczego nie wybraliśmy tej, tylko tą? Bo co? Bo planeta tak chciała? Też. Ale przecież my coś czujemy. I nie jesteśmy sobą, jeżeli byśmy mogli mieć wszystko. Właśnie to jest najciekawsze, że mamy tylko to jedno. Za każdym razem. I życie, i miłość, i tęsknota. Co byśmy nie wypowiedzieli, to zawsze jest tylko raz. Bo jak dwa znaczenia idą na nas, to chyba nas już nie ma. To jest...